Okej. Dobra, jedziemy. A tak w ogóle to witam w kolejnym odcinku, tak mi się wydaje. Chyba tak, słuchajcie. Ktoś pamięta, kiedy zaczął się poprzedni? Tak, polećmy z kolejnym, tak jest. Także siemaneczko, witamy w kolejnym odcineczku. Nie wiem, ile trwa, ale spontan live'a pochłonął. Kończymy ten akt. Także dzisiejszą runą jest runa Itch, bo to jest szósta runa Itch. Jest to ostatni odcinek, ten normalny. I przechodzimy na koszmar. Także jeżeli oglądacie, to zapraszam do pisania w komentarzach runy Itch. Subskrypcji oczywiście kanału. Komentarza, jakiegoś lajka, no i wpadajcie na live'a na Twitch TV na Dreams. Lecimy. Także kończymy normal. Mamy już tą nowe Anieczkę. Nie będziemy sobie przerywać. Czasami te odcinki są bez powitania, bo to jest ferwor walki. Jest ferwor waleczki. Możemy iść do przodu w sumie, nie musimy tego wszystkiego zabijać. To jest bardzo ładna mapka na parę tepeków. Lecimy. Ale świetnie to schodzi, nie? To jest plus rewelacyjne. I to jest dopiero pierwszy poziom. Nowy. Dzięki, Koliber. Ferwor to jest fervor po angielsku. I tak, Darweszek pisze, zapraszamy na Twitch TV, te odcinki są dłuższe. Dokładnie tak. Jazda. Jesteśmy na full pipe'ie. Impossible. No, weźmy sobie to. Armor stand. Weźmy sobie. O, nic ciekawego. Ej, ale fajne jest to zaczynanie odcinków runami w kolejności. To jest giga spoko. Emerald Staff, gold. Mi się to osobiście strasznie podoba. Dobra, jest Anieczka. Uwaga. I zaczynamy rurę. Okej. Jeszcze zobaczymy, jaką nagrodę dorwiemy od Ani, bo Ania daje nam głowy nekromanckie, więc pięknie. To też jest fajne. Okej. Zrobione. Mamy waypoint na Ancient Way. Robimy starożytnych i domykamy. Domykamy deala. Okej. Scroll oczywiście warto robić na każdym poziomie. What the fuck? Jeszcze więcej many. Yes, please. Mamy 63 do many. 14 do życia dostałem. Ringa. Piękny. Piękny. It's beautiful. Ten za to... Ta różdżka za to daje nam troszeczkę fire resa. Możemy jeszcze wyfarmić taką... Moglibyśmy się pokusić o taką różdżkę, która nam da fire resa. Plus jeszcze... Naprawmy się. Plus jeszcze 20% faster cast rate. I takie coś możemy ogarnąć. Mamy też imbiu, pamiętajcie, że mamy imbiu. Eowyn White Fox, dzięki za suba z Prime. Dziękuję bardzo. Poison Explosion, Lightning Resist, bierzemy to. Póki co bierzemy to. Wdajmy sobie dla Becky jednego killa Pindla. Tutaj w ogóle macie świetne, jak gracie samonami, słuchajcie, to tutaj macie gotowe zwłoki. Możecie sobie sumować od razu armię. Przed tym jak oni wstaną, macie gotowe zwłoki, więc jak gracie nekromantom pod sabony, możecie tutaj przyzwać podstawową armię i potem iść dopiero na piekło. Bardzo dobry tip. Bardzo warto o tym wiedzieć, nie? Warto o tym wiedzieć. Dobra, chodźmy, tak, już grajmy. Dzięki, Eowyn. Dziękuję bardzo, stary.
I zaraz używamy Kersa. Witam serdecznie i pozdrawiam ten sobotni wieczór. No witam, witam, witam. Piękny wieczorek. Właśnie ogrywamy sobie ten. Zobaczmy jak to idzie. W drugą stronę musimy iść, ale może być reverse, więc chodźmy tędy. Akurat bijemy 31. Patrzcie, kolejny broadsword, kolejna baza. Easy. Nawet wezmę ten broadsword, żeby mieć większą pewność. Na wszelki, wszelki, wszelki. Chociaż tamten na pewno był dobry. Idealnie. Będziemy mieli drugi poziom lower resista przed samą walką ze starożytnymi. To całkowicie zmieni biegi tej walki. Oj tak, rękawice Trangola Tundane są świetne na Poison. Nekro. Na Poison Rekno, na Rabies Druida na przykład, pod wściekliznę Druida Wilkołaka, no nie? Są świetne w ogóle itemy. Świetne itemy. O, Evil Urn, przypomniała mi się urna tego. Kamrata Jaszczura, jak go ten uwaliliśmy. Aj, niestety nie mamy jeszcze Decrepify. Dopiero po starożytnych będziemy mieli ten Lower Res. Nie ma problemu. Dajmy sobie może więcej tego. Dajmy sobie tak. To wyrzućmy, nie potrzebujemy dwóch takich. Uff. No i jedziemy. A Decrepify będziemy używać teraz. P1, P1, go. Normalnie czuję się trochę jak bal. DKB5 totalnie miażdży walkę z tymi ze starożytnymi. Byśmy mieli lower resa, może byśmy grali na lower resa, ale pójdziemy i tak bezpieczeństwo, przynajmniej mój najemnik sobie pożyje trochę. A jeszcze damage'a trochę robi najemnik. I przyda się do zabicia Talika, bo nie mamy aż tak dobrego DPS-u. Proszę bardzo, jedziemy. Ups. Dobra, GG i pyk, lower res, minus 37 do all resa, słuchajcie. Minus 37 do all resa mamy. Więc tak, dajmy sobie wybuch na przykład na X, już permanentnie i tyle. Iron Maiden na Z-kę i jedziemy, rura. Rureczka. 45 minute bail fighting coming. Yeah, it will be pretty hard. Well, it will be pretty long indeed. Maybe not. Yeah. Man, CMD, I survived that 40 minutes physical boazon ball fate on hell with 65 level. So that's I'm specialist. Na razie porozpalam twoje zmysły. Uuu, jaka fajna rozmowa tutaj. Dlaczego ja nie jestem w nią zaangażowany, zalewako? Let's go. Lecimy. Ta walka z balem będzie trudna. Dopóki nie zbierzemy Amtira, dopóki nie będziemy mieli Crashing Blow na najemniku, będziemy troszeczkę się... Trochę będą waleczki trwały na pewno.
Też bijemy ze dwa levele może. Przed, bo w tym momencie już nie będziemy inwestować kompletnie nic w Lower Resa. Teraz tylko i wyłącznie w nowe, która ma bardzo, ale to bardzo dużo synergii. Więc ten damage będzie drastycznie rósł. Bogaty? Siema, bogaty. Powiedz mi, ziomku, jak to wygląda, jak potwory mają resa na trucizny? Na piekle, to co wtedy? Omijamy. No jeżeli nie można ich zabić, to nie można ich zabić. Next. Możemy najemnikiem zabić, no i no i też bardzo często schodzą te poison resy, te immuny. Ale nawet jak zejdzie poison res, jeżeli potwór miał wcześniej immuna, a my zbijemy tego immuna, to i tak będzie bardzo, bardzo mocny. Undeady. Skipujmy undeady. I tak będzie bardzo, bardzo mocny. Bo po zbiciu następuje redukcja obniżania odporności u przeciwników. I tylko 1/5 tego, co ty zbijesz, działa tak naprawdę. Więc jeżeli potwór miał minus, jeżeli potwór miał po prostu ponad 100% resa, czyli był immune, więc jest to ciężkie, tak czy siak. Czy zbijasz immune klątwą? Oczywiście, lower resem. Po to jest nam lower resist. Tak, tylko trzeba mieć wszystko i Ichimaru wymaksowane, nie? Pięknie wymaksowane. Thunder i potem lower, jasne, jasne. A to w endgame, nie? Jak tak będziemy przechodzić, to nie będzie takie łatwe i raczej będziemy dużo omijać. W endgame, tak jak Ichimaru mówi, Thunder, Charmik, Trangole jeszcze by doszły do tego. Mamy Brambla, mamy D-Weba, który zwiększa nam potężnie obrażenia od Poisona. Mamy Lower Resa na bardzo wysokim poziomie, także to nie jest problem. Do odporności po prostu nie mamy problemu z imionami w ogóle. Ale w tym gameplayu naszym będziemy mieli. Your friend you know, Infinity nic nie daje kompletnie. Pamiętaj, your friend you know, że Infinity nie obniża ci odporności na trucizny. Obniża odporności na zimno, ogień i błyskawice, ale nie na trucizny. Infinity nie ma nic do gadania. Conviction Aura nie działa tak. No, spoko, spoko, spoko. Idziemy dalej. Byczki są srogie. Dead end. Easy. Let's go. Chodźmy już do celu. Dawaj Merca. Merc się przyda. Chociaż jak zginie, damy mu jedną szansę. On zginie na drugiej fali prawdopodobnie, nie? Prawdopodobnie druga fala będzie już GG. Next. To za wcześnie mamy. Okej. Lecimy. Krowy pod ducha, czy biel... Znaczy krowy są spoko do farmy baz, no nie? Są okej. Ładnie. I teraz. Go, jedziemy. No, dawaj, 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 dawaj. Na Akmela.
Dawaj na Akmelka. No, jedziemy. No, ja sobie stanę tak, żeby dostawać dekrepa. A ty jedź. Pamiętajcie, Bal rzuca zniedołężnienie na najbliższą jednostkę. Jeżeli ja stanę bliżej niż mój najemnik, to ja będę dostawał zniedołężnienie. Więc o to chodzi, nie? Ładnie. Pięknie. To się przyda. No. I powolutku. I powolutku. O kurde! Dwa razy chciałem użyć TPK i był na poisonowie niestety. Nie potrzebuję najemnika. Whatever. Jeszcze ten lower jest taki irytujący, bo muszę bardzo, bardzo mocno go rozrzucać, nie? Na parę razy. Najemnika nie wskrzeszam nawet. Dawaj, tutaj jest dużo, dużo lepszy. Explosion jest dużo mocniejsze jeszcze. Nice, circlet. Bo mam mały zasięg. Czym wyższy macie poziom Loweresa, to... Oh, co jest grane? Jeden do Necroski levels? What the fuck? I'm excited for Nightmare CS. Yeah, it would be nice. Kurczę. Nie, no. Za fajnie mi się chyba biega. Ale na bala to założymy i teraz na falę. Bo to jest zawsze szybszy damage, lepszy damage. Totalnie. Ciężki wybór, Monika. Do boss fightów to? To do traszy. O, jedziemy. Dobry damage. Nie, nie, jedziemy. Tutaj będzie łatwiej bić whatever. Halfway done! Fan Collective! Siemanderson! Prawie! Ach, mamy ich prawie. Mm-hmm.
Okej. Dobry wieczór, Fan Collective. Siema, siema. Siema, siema. Co ciebie tutaj sprowadza? Witaj, właśnie nagrywamy serię Poison Necro, czystego Poison Necro na YouTube'a. Dobra. Uginają się! Uginają się! Lecimy z nimi króciutko. Teraz to. Proszę bardzo. Jazda. Dobra, Lister nie żyje. Musimy wyczyścić legitnie wszystkie fale. Legitnie wszystkie fale. Let's go, let's go. Ostatnia. Nie ma lekko. One tak długo sadzą, ponieważ mają regenerację i ogólnie robią jeszcze mały damage. Na koszmarze to będą zniszczone kompletnie. Dawaj, 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 dawaj. Zero heala, zero heala, zero heala. Laskaczka, laskaczka, laskaczka. GG. Wjeżdżamy. Teraz będą, teraz będzie cyrk. Randka z Kerym, tak jak Zelwako mówi, to jest podstawa. Siema, Mr. Butch. Słyszałem, albo się dziś nie może taki set build pod Necro Poison, drzewskie pofery działają trudki. Znaczy, no, jeżeli sobie ogarniesz. Jeżeli sobie ogarniesz, to będą działały, no. Nie będziemy. O! Nie będziemy bić poisonem bala, tylko robimy to znowu na orlicę. Na orlicę, co ja powiedziałem w ogóle. Na tą dziewicę. A pierdziele. Instant, okej. Okay. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie będziemy walczyć z dwoma klonami. Żeby zresetować klona, wystarczy, że odsuniemy się. Ile razy trawi zrobić podczas tej walki? To nie będzie długa, to nie będzie mega długa walka. Gdybyśmy robili na poison, to tak, ale nie, nie będziemy robić na poison. O, dobry jest bal. O, jest. O, trzy klony w pół minuty, nieźle. Znaczy, jeżeli będzie klony przyzywał cały czas, tak jak teraz, to ta walka będzie trwała 3 godziny. Skurwiel, no. Okej, okay, już rzucowka. Mocny jest. Kompletnie ignoruje mojego. Kompletnie ignoruje mojego zioma. Git. Prawie have we done. Dobra, nice. Tak jest. Grzeczny. Bardzo ładny. Jezus, 5000 tepeków naraz.
Nie. Ja pierdzielę, co on robi z tymi TP-kami? ADHD TP-kowe. Chłop, co Enigmę ma na sobie? Nice, ostatni buyback. Kawalki jak plus skąd Iron Maiden. Mam pomysł też, żebyśmy zagrali sobie na łuczniczkę z Tirtal Amn, czyli z Edge'em, bo ona daje 15 poziom cierni i to jest naprawdę mega mocne, nie? Taki 15 poziom cierni to jest giga, nie? Dobra, tutaj damy radę, powracamy do kopiowania Bala. Dalej jest, what the fuck. Siema smaszny, wie ktoś może gdzie Face Lady Fall runa najpierw farmić? No face, krowy, piekło. Runa Fall, hrabina piekło. Zdecydowanie. Sam się zabił. GG, mamy normal za sobą. Jesteśmy rozkręceni. Fun Collective GG. Lecimy. Koszmar zaraz. Także, bardzo dużo golda dropnął ten bal. Bardzo dużo golda. Oczywiście był zbugowany, używaliśmy buga na P7. Z dropem na P7. Jak coś to kurczę, wykrzyknik bug. Na YouTubie to nie zadziała. Ale na moim kanale zobaczycie... Możecie znaleźć film wystarczy pisać na YouTubie bug zwiększający dropy na D-Wins i już wyjdzie wam film sprzed 3 tygodni. Okej. Mamy tak. To sobie zostawimy na walkę z bossami jakimiś może, czy coś takiego. Chociaż szczerze, bardzo dobrze mi się chodzi w tym. 20 szybsze poruszanie się i bieganie. To jest naprawdę mocne, nie? I... raczej nie chcę tego zmieniać. GG. 13 trawi? Nice, nice. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No dobra, mamy wszystko. Tak, tu Ashira, Red Runatma, to jest już wszystko ok. Możemy sobie jeszcze jedną rzecz zrobić. Mamy bardzo słabe buty. Odstawiłem te buty, czy nie? Nie odstawiłem. Dobra, to jak następnym razem musimy ten ogarnąć sobie budki, wiecie? Do Imbiu. Prawdopodobnie. Tak. No dobra. No to co? To w tym odcinku to jest tyle. Rozkręceni, wlatujemy w takim razie do kolejnego, na kolejny odcinek, na koszmar. Także wielkie dziękuję, wielkie dzięki za oglądanie. No i co? No i widzimy się już na koszmarze. Jeżeli się podoba, standardowo subskrybuj, lajkuj. Komentuj, przypominam, runa ITH była na tym odcinku, także lecimy runa ITH w komentarzach i widzimy się w kolejnym. Wpadaj także na Twitch TV, na D-Wins, gdzie właśnie siedzimy z mordeczkami. Do następnego, do jutrka.